Kolejny bardzo łatwy i bardzo ładny wzór ażurowy. Wzór, który jest troszeczkę podobny do tego wzoru, co kilka dni temu Wam pokazywałam. Oczywiście inny szkic, inne dzierganie, ale te wzory, ci z Was, którzy już dłużej dziergają, wiedzą, że wystarczy jedno czy dwa oczka inaczej dziergać i już powstaje całkiem inny wzór. Wzór, który możecie wykorzystać znowu na wszystkie Wasze projekty, to znaczy jeżeli robicie na dwóch drutach w rzędach lub na drutach z żyłką, czy na pięciu drutach, na wszystkie projekty jest ten wzór odpowiedni. Tak wygląda jego lewa strona. Oczywiście przygotowałam znowu szkic dla Was. Troszeczkę pomazałam go, bo pomyliłam się, ale to chyba nie szkodzi, wytłumaczę Wam to. To oznacza tutaj tylko rzędy i mamy liczbę oczek podzielną przez 8. To jest to, co macie tu w czerwonym kwadraciku. Jeżeli robicie w rzędach, my rozmawiamy w tej chwili o rzędach na dwóch drutach. Liczba oczek podzielna przez 8, na przykład potrzebujecie dla przykładu 2 raporty, to nabieracie, narzucacie na druty 16 oczek plus 6 oczek po raporcie, 22, plus 3 oczka przed raportem, 25, plus 2 oczka brzegowe, 27 oczek musicie mieć na drucie na 2 raporty. Jeżeli robicie w okrążeniach, to nie macie tych oczek dla symetrii, jak również nie macie 2 oczek brzegowych. Na wysokość macie w rzędach i w okrążeniach również 10 rzędów. Wszystkie rzędy parzyste, to znaczy drugi, czwarty i tak dalej, przerabiacie wszystkie oczka na lewo, robiąc w rzędach. Robiąc w okrążeniach, wszystkie parzyste okrążenia przerabiacie oczka na prawo. Również narzuty przerabiacie na prawo. Mamy na niebiesko znowu prawe oczka. Na zielono zaznaczyłam znowu narzuty. Tu mamy 2 oczka razem ze skłonem w prawą stronę, 2 oczka razem ze skłonem w lewą stronę. Tu mamy 3 oczka razem, z tym, że ja robiłam to tutaj w ten sposób, nie robiłam żadnej prostej linii, tylko robiłam w ten sposób, że środkowe oczko leży pod spodem. Pokażę Wam to. Wy możecie robić, jak Wam się to najbardziej podoba. Spróbujcie po prostu najpierw ze skłonem w prawo, ze skłonem na lewo, czy z tą prostą linią, czy tak jak ja to tutaj robiłam. Będziemy dzisiaj dziergać razem jeden raport na szerokość i jeden raport na wysokość. Ja rozpoczynam oczkiem brzegowym. Pierwsze oczko brzegowe zdejmuję, nie przerabiam, ostatnie przerabiam zawsze na lewo. A więc pierwszy rząd, oczko brzegowe zdjęte. Przed raportem 3 oczka prawe. I rozpoczynacie Wasz pierwszy raport, to co jest w czerwonym kwadraciku. Jeden narzut i teraz pokażę Wam, jak ja robię to w ten sposób, żeby to środkowe oczko leżało na spodzie. Pierwsze oczko zdejmuję, po prostu je przenoszę z lewego na prawy drut. Kolejne 2 oczka, które są na lewym drucie, popatrzcie, wsuwam prawy drut pod ich przednie ścianki, ale tu od lewej strony. I przerabiam je na prawo. Wysuwam lewy drut i to, które zdjęłam, nie przerobiłam, przeciągam przez to przerobione. I to środkowe oczko leży teraz na spodzie. Jeden narzut i 5 oczek prawych. Raz, 2, 3, 4 i 5. Powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie 6 oczek dla symetrii. Jeden narzut, jedno zdejmujemy. Kolejne 2 oczka, muszę sobie to tylko poluzować. Kolejne 2 oczka przerabiamy razem na prawo. I to widać jest, jak już będziecie zsuwać te 2 oczka, że to środkowe jest
na spodzie. I teraz to, które nie przerobiliście, zdjęte, przeciągacie nad tym przerobionym. Jeden narzut, trzy oczka prawe i oczko brzegowe na lewo. Odwracacie Waszą robótkę i jesteście w parzystym rzędzie drugim i tutaj, tak jak wszystkie parzyste rzędy, przerabiacie wszystkie oczka na lewo, narzuty na lewo. Jeżeli jesteście w okrążeniach, robicie to narzuty pod przednią ścianką, przerabiacie na prawo. Wszystkie oczka w okrążeniach na prawo, w rzędach na lewo. Ja przerobię ten drugi rząd z Wami do końca i kolejne parzyste rzędy możecie już sami przerabiać. Wydaje mi się, że to jest bardzo łatwe. Wszystkie oczka lewe, brzegowe ostatnie również na lewo przerabiam. Odwracacie Waszą robótkę i spójrzcie na szkic. A propos szkic, możecie go sobie na początku tego wideo przerysować albo znajdziecie go również na mojej Instagram stronie. Trzeci rząd jest identyczny jak pierwszy, a więc pierwsze zdejmujemy, kolejne trzy oczka, to są oczka przed raportem, przerabiamy na prawo i rozpoczynamy raport. Narzut, trzy oczka razem, narzut, pięć prawych. Po tych pięciu prawych powtarzacie Wasze raporty. Po ostatnim raporcie dla symetrii narzut trzy razem, i to przeciągamy. Robimy jeden narzut i trzy oczka prawe, i ostatnie oczko jest brzegowe. Ja je przerabiam na lewo. To był w tej chwili trzeci rząd. Czwarty przerabiacie znowu wszystkie oczka na lewo. Rząd piąty, również piąty rząd jest identyczny jak pierwszy i trzeci. Przed raportem trzy oczka prawe, rozpoczynamy raport. Narzut, trzy oczka razem. Ja Wam może tutaj pokażę, żebyście widzieli. Zobaczcie, jeżeli będziecie te wszystkie oczka razem ze skłonem w lewą stronę robili, to wsuwacie drut pod tylni ścianki tych trzech oczek, przeciągacie włóczkę i wtedy to ma skłon w lewą stronę, tak jak tutaj, ale nie jest to środkowe pod spodem, to jest tutaj widoczne. Dlatego ja to robię w ten sposób, bo wtedy to jest takie ładne, ładne skrzyżowanie. Teraz sobie narobiłam bałaganu z tą włóczką, czy nie? Nie. Jest wtedy takie ładne, nie wystaje te oczko, nie jest ono widoczne z przodu, jak już zrobicie całkowicie wasz projekt. No chodź. Tak. I teraz przeciągam. Tak samo będzie wyglądało, jeżeli będziecie skłon w prawą stronę robili, to będzie wyglądało w prawą stronę skierowane. Jeden narzut i pięć oczek prawych. Po tych pięciu oczkach prawych robicie kolejne Wasze raporty po ostatnim raporcie dla symetrii. Jeden narzut i zobaczcie, teraz może Wam pokażę dla przykładu. Kolejne trzy oczka przerobię razem ze skłonem w prawą stronę, a więc wsuwam drut pod przednie ścianki i przeciągam włóczkę. I zobaczcie, ono ma skłon w prawą stronę, ale to środkowe jest tutaj. Zobaczcie, ono tutaj jest widoczne, wystaje po prostu. O, widzicie? Ja już to tak zostawię. Narzut i trzy oczka prawe i oczko brzegowe na lewo. To był teraz piąty rząd, szósty. Przerabiacie wszystkie oczka na lewo. Siódmy rząd, oczko brzegowe. I następnie mamy trzy oczka przed raportem. Pierwsze oczko przerabiamy na prawo. Kolejne dwa oczka przerabiamy razem ze skłonem w lewą stronę, to znaczy wsuwamy prawy drut pod tylni ścianki tych oczek, przeciągamy włóczkę i to oczko, które tu powstało, ma skłon w lewą stronę. Narzut. Rozpoczynamy pierwszy raport. Jedno, drugie, trzecie prawe.
narzut. Kolejne dwa oczka wsuwacie drut pod przednie ścianki tych oczek, przeciągacie włóczkę i to oczko, które tu powstaje, ma skłon w prawą stronę. Jedno oczko prawe i znowu dwa oczka razem ze skłonem na lewo, narzut. Po ostatnim raporcie przerabiacie dla symetrii, słyszycie mój głos. Przepraszam, ja nie wiem, co się dzieje ze mną. Chyba będę miała do lekarza iść. Po ostatnim raporcie przerabiacie dla symetrii trzy oczka prawe, narzut, dwa oczka razem ze skłonem, poczekajcie, dwa oczka razem ze skłonem, coś mi się tutaj, ze skłonem w prawą stronę, tak, jedno oczko prawe, nie, dobrze, jedno oczko prawe i jeden narzut. Odwracacie robótkę i kolejny rząd. Znowu przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Rząd dziewiąty. Oczko brzegowe i przed raportem trzy oczka. Dwa razem ze skłonem w lewą stronę. Narzut, jedno prawe. Rozpoczynamy raport. Narzut, trzy oczka razem. Narzut, jedno prawe. Narzut, trzy razem, pierwsze zdejmujemy, dwa przerabiamy razem ze skłonem w prawą stronę i to pierwsze przeciągamy. Narzut i jedno prawe. I teraz powtarzacie znowu Wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie dla symetrii. Jeden narzut, trzy oczka razem, przeciągamy, narzut, jedno prawe, narzut i dwa oczka razem, skłon w prawą stronę, a więc pod przednimi ściankami. Ostatnie oczko jest oczko brzegowe. Odwracamy naszą robótkę i jesteśmy już w ostatnim, dziesiątym rzędzie i ten rząd, tak jak wszystkie inne parzyste rzędy, przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Ja jeszcze raz powtórzę, że wszystkie okrążenia parzyste przerabiacie wszystkie oczka na lewo. To wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Widzicie sami, że chyba nie było aż takie trudne. Mały ten wzorek jest, ale bardzo fajnie, sympatycznie się wygląda i przede wszystkim można go wykorzystać na wszystkie projekty. Mi nie pozostaje nic innego, jak życzyć Wam miłego dnia, słonecznego, miłego dnia i do usłyszenia. Zapraszam Was bardzo serdecznie znowu na kolejne moje wideo. Zostańcie zdrowi, cześć!